Wiesz, asfalt? Ja by to rozdupił cały świat. A czemu? Bo mam taką energię. O starej pirwy w rokach 70. XX wieku fotografia śląsko cechowała się ona formą, która była bardziej twórczością zdupionego systemu inkszych czasów. Żeby się tym uszprajcnyć, błyskało się fotki za winkla, za hasioka, a i w oko coś zabłyszczało, aby upuścić nerwy kuli szarej, ciulatej rzeczywistości. Mocka do pokazania w tej materii mieli Karlusy, Wald Polocze, Tadek Sumiński, Jędrek Koniakowski czy Waldi Jama. Widzimy Śląsk szumny i ciulaty. Ongowała fest prężnie fotografię społeczną, kupiono wiele cajtungów, na przełaj itd. Razem polityka z Jed Pimbaturo, kiero była puszczano na całą Polskę. Kuf w Tychach wczaśli się zapaleńcy domowego cykania fotek, którzy chcieli pokazać się w Polsce. Dupili zajebisto grupa ściulików z aparatami, które nazwali Kron. Stanął przed tą bandą Sztajgier Wieląski. Do tej kolony weźli Tadek Kluba, Michał Cała i Krzysio Pilecki. A mopikiem tej grupy został, tak jak padł, Mietek Wieląski, kierego ślepia i postrzeganie świata miały największy wpływ na tych pozostałych ciulików. Karlusy z kolony Klona fungowały prężnie w latach 1976-1983 i dupali całkiem nowe, inksze foty na Śląsku z takich miejsc, co ani diabeł by tam baby nie posłał. Mieli po prostu swój knif. Foty pokazywały ten koncept Śląska w jego dupnych zortach. No i onego były rychtyk dupne. Ta ogromna wystawa była rychtyk dupnym wydarzeniem na Śląsku. Prawie jak odpuszcz pielgrzymka do Częstochowy. Nazywam się Michał Cała i chciałem opowiedzieć o swoich początkach współpracy z tyskim klubem fotograficznym Kron. W tym klubie spotkałem takich kolegów jak Mieczysław Wieląski, Krzysztof Pilecki, Tadeusz Kluba i było jeszcze parę, kilka innych osób. Ale te trzy nazwiska plus ja stanowiliśmy taką pewną grupę twórczą, którą nazwaliśmy oczywiście Grupa Twórcza Kron i razem działaliśmy fotograficznie, jeżdżąc po Górnym Śląsku. Interesował nas bardzo ten przemysłowy krajobraz Górnego Śląska. Ten Śląsk wówczas to był taki konglomerat przemysłu, osiedli robotniczych. Wszystko to stanowiło jakąś jedną tkankę. Ten przemysł to pochodził z lat, z przełomu XIX i XX wieku, czyli był bardzo już przestarzały, ale ten przemysł wtedy pracował pełną parą. To były stare huty, kopalnie, elektrownie. Wszystko to działało. I ten przemysł bardzo często graniczył z osiedlami robotniczymi. Często przez płot albo przez drogę po prostu. Z jednej strony była ogromna huta, a po drugiej stronie było osiedle robotnicze. Osiedle tak zwanych familoków. Te familoki, osiedla robotnicze również bardzo nas zafrapowały. Było to nawet takie trochę nasze odkrycie, ponieważ wcześniej mało kto fotografował osiedla robotnicze. Widzieliśmy wcześniej zdjęcia pana Edwarda Poloczka, Andrzeja Koniakowskiego. Były to takie pejzaże, które no, przynajmniej wiedzieliśmy, jak tu jest na tym Śląsku, dzięki tym zdjęciom. Natomiast my, wkraczając także oprócz tego przemysłu, wkroczyliśmy w te osiedla i stwierdziliśmy, że jest to nieodkryty teren. Bardzo mało kto fotografował te osiedla. W tych osiedlach widzieliśmy takie normalne życie, toczące się z dnia na dzień, ludzi, jakichś emerytów, jakieś kobiety, dzieci. Oni po prostu tam żyli. W tamtych czasach można było spotkać
zdjęcia ze Śląska to głównie były zdjęcia jakichś orkiestr górniczych maszerujących ulicami Katowic, albo jakieś sceny z ogródka, z życia takiego powiedzmy codziennego na Wiszowcu. No i oczywiście spusty Surówek, to były prawie w każdym dzienniku telewizyjnym. Nas to nie interesowało, to było właściwie jakieś takie fałszywe przedstawienie życia tutaj na Śląsku. Te zdjęcia, te reportaże, które można było zobaczyć w prasie, nic nie mówiły o warunkach tego życia, o zanieczyszczeniu powietrza, jakie było wtedy, a było fatalne to powietrze wówczas. W dodatku te osiedla właśnie przez to, że graniczyły z tym wielkim przemysłem, no to tam te osiedla były czasem pozbawione kompletnie zieleni, jakiejkolwiek. Dzieci się bawiły w jakimś pyle, brudzie, które w dymach dosłownie prawie. My w tej naszej fotografii chcieliśmy trochę odejść od zdjęć, które widzieliśmy wcześniej, właśnie choćby właśnie pana Edwarda Poloczka, które można uznać je za zdjęcia robione w stylu piktorialnym, czyli tam było dużo jakichś takich przejść tonalnych, łagodnych, dużo dymów, chmur, słońce gdzieś tam się przebijało przez te chmury i przez te dymy. Wszystko to było takie raczej sentymentalne i my chcieliśmy fotografować inaczej, raczej się opierając na wzorcach zachodnich. Co prawda nie było wtedy za wiele jakichś materiałów, które można było zobaczyć, znaczy publikacji z zachodu, ale jednak coś tam widzieliśmy, no i tam znaliśmy powiedzmy zdjęcia Adamsa czy Westona, czy powiedzmy niemieckich fotografów przedwojennych, takich jak Ranger Patch chociażby, czy fotografów grupy Magnum, gdzie czasem można było zobaczyć zdjęcia z Anglii czy z Walii. No, wiele tego nie było, ale coś tam jednak dało nam do myślenia, że ta fotografia niekoniecznie jest taka, jaką się uprawiało do tej pory w kraju, czyli albo propaganda, albo te sentymentalne takie widoczki. Staraliśmy się, żeby ta nasza fotografia była bardziej jakaś agresywna, taka dynamiczna. Używaliśmy mało obrazkowych kamer po to, żeby było duże ziarno, ostre kontrasty. Poza tym używaliśmy optyki także innej, to znaczy do tej pory mało kto używał obiektywu 20 mm na przykład. My używaliśmy takich obiektywów, które bardzo dodawały dynamiki tym zdjęciom i bardzo świetnie się nadawały do fotografowania ludzi na swoich podwórkach na przykład, czy do jakichś struktur pokazywania na ziemi na przykład, a w głębi gdzieś tam jakieś hałdy sobie sterczą. Tak samo lubiliśmy, czy wykorzystywaliśmy często obiektywy długoogniskowe, które się świetnie nadawały właśnie do jakichś wieloplanowych pejzaży, do ten obiektyw wyolbrzymiał dalekie plany, przez to te jakieś obiekty przemysłowe wydawały się w tych zdjęciach ogromne w stosunku do choćby ludzi, którzy tam gdzieś tam sobie przemykali na pierwszym planie. Wytworzył się taki pewien nasz styl naszej grupy, który był również powielany później, czy inspirowany, czy był inspiracją dla innych fotografów, czy dla innych grup, które były później. Ten nasz klub działał dosyć aktywnie na terenie Polski. Dużo zajmowaliśmy bardzo często czołowe miejsca na konkursach fotograficznych. Mieliśmy kilka wspólnych wystaw, takich jak choćby w Katowicach, w Poznaniu, w Warszawie, w Kielcach. No, niemniej w 80 roku nastąpił jakby zmierzch tej naszej wspólnej działalności, ponieważ no, przyszedł jeszcze w 80, ale jeszcze jako tako, ale w 81 przyszedł stan wojenny. No i właściwie takie zdjęcie już nie dało robić. Nie można było swobodnie się przemieszczać, a jeszcze nie mówiąc o fotografowaniu jakichś obiektów przemysłowych. Ja trochę próbowałem, ale spędziłem noc w areszcie. Tak mi się raz to zdarzyło. Po prostu tylko za to, że gdzieś tam na horyzoncie jakąś hałdę sfotografowałem. No tak to było. W latach 80. jeszcze tak pojedynczo wracaliśmy do tematu, ale to już takie były raczej indywidualne podejścia i można było już zaobserwować pierwsze rozbiórki. To znaczy już tam zaczęto rozbierać te familoki, zaczęto
rozbierać ten stary przemysł. No ale jeszcze to tak pomalutku to leciało, to był taki okres dosyć dużej stagnacji. Ja jeszcze potem wróciłem do tego tematu z grupą kolegów w latach 2000 do tego tematu, no wtedy to już dosłownie w oczach wszystko nikło. Także w tej chwili ten stary Śląsk, gdzie powiedzmy ta taka tkanka jakby tego przemysłu, osiedli, to wszystko razem, takie właśnie tworzące taką jedną tkankę, ten świat już praktycznie nie istnieje. Zostały jakieś resztki. Pan wojenny oraz Gutel i Pieroński łostuda między tymi ciulikami trudziła się do rozdupienia grupy. Pieroński miglan z rozszczepaną czupryną w Jeląski, kiedy bez przerwy miał blank mało czasu, jeszcze łońskiego roku skluplił nowo banda i nazwał ją Hart. Do tej bandy wleźli Krzysio Pilecki, Andrzej Maniak i Hans Włodarczyk. Pieroński ważną rzeczą według Wielomskiego tej szezorty był widziany w jego ślepiach świat i jego, to co błyskali, to był rychty gwardung, a nie żadne ciulstwo. Od nich wizja to nie było jakieś ciulstwo. No całkiem nieśmigane ganz nowe foty tego, co je wele nas. I tak cykali familoki, króliczoki, hasioki, klopsztangi, bergi, gruby, hołdy czy krzykopy. Do dziś widać majstersztyk i kunsz, bo keby fotki mógły godać, to z niekierych byłby dupny szpil. Nie jedna krótko opowieść czy historyjko. Poszelątany obraz, kiedy widniał na fotkach Hardu i na ich wystawie, kiedy nazwali Skansen, foty te pokazały rychtyk życi górniczych i hutniczych familii, kiedy mieszkały wele huty pokój w Rudzie Śląskiej na osiedlu Kaufhaus. W latach 80. byłem członkiem grupy fotograficznej Hard. Miałem wielką przyjemność współpracować z takimi fotografami jak Krzysztof Pilecki, Andrzej Maniak czy Mieczysław Wielomski, który był naszym takim przewodnikiem, mentorem. Dzisiaj oceniam go jako pewnego rodzaju wizjonera. Widział więcej, myślał chyba dużo szerzej niż my, wtedy przynajmniej. Grupa przyjęła nazwę Hard i to chyba trochę charakteryzowało rodzaj fotografii, jaką wszyscy razem żeśmy robili. Używaliśmy wszyscy szerokiego kąta, to był flektogon 20 mm, twardych papierów o gradacji, znaczy papierów o gradacji twardej, specjalnego wywoływania. Pamiętam nawet, że próbowaliśmy filmów, które dawały wyższy kontrast. Nadawało to pewną taką, ja bym powiedział, dynamikę tym zdjęciom, czy taki no, większy wyraz, większą siłę wyrazu. Co jeszcze charakteryzowało tą naszą fotografię? Wydaje mi się, że pewien pesymizm, ale to przez to, że te obrazy, które żeśmy fotografowali, te miejsca były mocno pesymistyczne i pewien rodzaj surrealizmu, który się przebijał z tych zdjęć. Dla mnie to było bardzo mocne, ponieważ bardzo mocne przeżycie, ponieważ koledzy moi pochodzili ze Śląska, mieszkali na Śląsku. Ja przyjeżdżałem z Warszawy i pamiętam, jak poszliśmy razem wszyscy do Rudy Śląskiej. Dla mnie to było nieprawdopodobne przeżycie, bo ja takich rzeczy nigdy w życiu nie widziałem. Myślałem, że surrealizm mogę zobaczyć tylko na obrazach Salwadora Dali, czy na filmie w Sanatorium pod Klepsydrą. Natomiast, że czegoś takiego się w życiu nie spotyka. I tam poczułem się, jakbym wszedł w rzeczywistość, która jest tak surrealna, że dla mnie to było nieprawdopodobne przeżycie. Sądzę, że moi koledzy nie mieli takich doświadczeń, bo dla nich to była codzienność i widywali takie rzeczy. Dla mnie te sceny z Nikiszowca, Rudy Śląskiej, no, zapadły głęboko w pamięć. I było to bardzo mocnym przeżyciem. W tej fotografii naszej jeszcze żeśmy zrobili wiele plenerów, ale cały czas gdzieś dominowało coś takiego, że tam było
dużo pustki, czasami człowiek się gdzieś pokazał, czasami nie. Te zdjęcia były smutne, pesymistyczne, czasami gdzieś właśnie taka nuta surrealizmu. I sądzę, że w tamtych czasach nie było wielu fotografów, którzy w ten sposób patrzyli i spostrzegali jak gdyby swoje widzenie. Nie było oczywiście internetu, nie było takiego szerokiego pola do wymiany informacji, oglądania obrazów. To, co mi się podobało w naszej grupie, nie tylko razem fotografowaliśmy, ale wielokrotnie spędzaliśmy mnóstwo czasu na oglądaniu zdjęć wspólnych, na dyskusjach. Pamiętam, na fotograficznych spotkaniach młodych potrafiliśmy do 4 rano do brzasku siedzieć i rozmawiać o fotografii. Nieprawdopodobne to było, czego mi dzisiaj bardzo brakuje. Co jeszcze o tej fotografii można by powiedzieć? No, na pewno przewodnikiem i takim człowiekiem, który, nie chcę powiedzieć narzucał, ale w pewien sposób kierował trochę nasze myślenie i nasze widzenie, to był Mietek Wielomski. Jeszcze wielokrotnie z nim rozmawiałem, nie tylko na tematy fotograficzne, i podziwiam jego otwartość myślenia w tamtych czasach. Rzeczywiście był bardzo, bardzo niespokojny, to był taki bardzo niespokojny duch, ciągle do czegoś dążył, ale dzięki temu zdjęcia, które powstawały przez niego robione, czy przez nas, a pod jego inspiracją, no, były takie, jak widać na tych wystawach, które były. Tam powstało kilka wystaw, pamiętam, co to było, Skansen, Śląski Blues i jeszcze inne. Ale no, dla mnie ten Śląsk był niezapomnianym przeżyciem i do dziś wspominam to z wielką radością, że miałem przyjemność spotkać takich ludzi, współpracować, i to, no, brakuje mi takich spotkań i spotkań z takimi ludźmi, bo to rzeczywiście wybitni fotografowie, no ale takie czasy. Wielomski był znanym artystą, kiedy dostał wpierony nagród nie jedno w Polsce, ale i za granicą. Aj też dostrzegli jego potencjał. Ciulacze był rok pański, kiedy w 1986 roku rozdupiła się ekipa Hardu. Ojciec chrzestny Wielomski nie umiał usiedzieć na życi i pisło mu, żeby udupić coś nowego na stary muster. W nowej grupie skupili się z nim Boguś Mieszczak i Cedzik Raflik Szopa, który miał dupny muster od starych grzybów w tej profesji. Banda pod szyldem landskapistów dupała kolejne niezłe foty. Hersz bandy naciepnął im kierunek i rozwiązania, w którym mieli deptać. Kazał im dupać to, co mu się w łebie wymyśliło, i nazwał ten sposób jako fotki chuchane. Zainteresowaliśmy się fotografią piktorialną, więc staraliśmy się do niej nawiązywać. Byliśmy pod dużym wpływem twórczości Tadeusza Wańskiego, Jana Buchaka, Roberta Demeszy czy Gustave Marisex. Stosowaliśmy zabiegi imitujące fotografię szlachetną. Malarskość, miękkość, ezoteryczność, emocjonalność, wszystko to bez gumy, oleju itp. Zawiął fotografią cyfrową, to też się na to ciepli, jak Reksio na szynka. Hersz Wielomski, jak kornik, drążył w nowoczesnej zorcie i ukulą blank nowo zorta ciuli, kiero nazwą Pictorial Team. Styrczył swoje pazury do tej techniki, kierej do muster malarski, bez pędzla, przez graczka na komputerze. Kaj zaś przestawił postrzeganie świata przez obiektyw z wykorzystaniem nowoczesnych technik.
jeśli gdyby smoki do tego, co on przekazał. Jest to fotografia, no, w sensie technicznym też dosyć trudna. Jednak nie ma nic. Ale pokazujemy śląc naszymi oddami. Zwężamy ulicę, robimy te przestrzenie takie bardziej klatrofobiczne. To nie są zdjęcia ostre, mocne, wyraźne, zdecydowane. W wielu przypadkach perspektywa jest zaburzona, tak jak może budujemy ten nieprawdziwy obraz, nasz obraz Śląska, ale w oparciu o realną rzeczywistość. Łączę fotografię z malarstwem. A my nie ukrywamy tego, że tak nie ma. Przyjęliśmy to zasadę, że to, co przed obiektywem, to niekoniecznie to, co na widzę. Po drodze jest jeszcze bardzo graficzne, a przede wszystkim fotograf, autor. Wszystko jest jakoś podszyte właśnie tą sztuką oniryczną, tą nieprawdziwością. Nie mógł żaden wyżej niż żyć podskoczyć, bo by dostał w pierdol. To on, jako jedyny samozwańczy artysta we swoim fachu, nadał u zaś Gantz nowy kierunek działania. Nie wiemy, co brał, albo jaki omak używał, ale u zaś mu wyszło pozytywnie zamieszać w polskim środowisku fotograficznym. A reszta pociuloków z bandy byli fezdradzi iść za swoim hersztem bandy, a odlot, kiedy im fundnył, był jak piękny dodatek. Wszystkich to moc szprajcowało i radzi to byli robić. Durg Mietek był ociepywany gównym z kuli jego ciulatego charakteru. Łon uważał, że aboś je ze mną, albo przeciwko mnie i nie zaglądał się na inkrzych, i noszał durg przed się. Taki to był on. A te ciule próbowali na dążać za nim, a ci, co nie poradzili, co byli blank ślepi na jego wizję, co nie umieli tego wstrzymać, to odpadali. Bym się odpowiedział również taką historyjką życia nowej grupy. Byliśmy na zdjęciach w Maniowach, no i tam trafiliśmy akurat na taki moment, kiedy z taksówki wysiadło dwóch tuziemców. No jeden zaczął od tego, a kurca fuks, a co wy tu robi ta kopy? No to niejako już odpowiada na pytanie, dlaczego jest nas dwóch albo trzech. Po prostu boi się, tak?